jesteśmy dumni, że mamy w sobie tyle pogody ducha, którą pokazujemy na przystanku Usto. Bądźmy dumni z tego, że mamy swoje prawdy, mamy swoje kolory. Bądźmy dumni, że możemy wszyscy razem stworzyć taką piękną historię, która się już zapisuje na całym świecie, jaką jest przystanek Woodstock i Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Nućcie sobie w głowie te wszystkie chwile. Nie traćcie chwil. Ludzie tracą chwile, te najpiękniejsze. One są po to, żeby przejść jesień, żeby przejść zimę, żeby wiosną złapać oddech i żeby później znowu przyjechać na kolejny przystanek Woodstock. Przyjedziecie? To są te chwile, dla których warto żyć, dla których warto sobie coś zapisać, wysłać pozdrowienia, kochać tych, którzy są obok nas, żeby się przełamywać, nawet jak nie lubimy, to szanujmy. To są te najpiękniejsze chwile, które wam dajemy, którymi się denerwujemy, bo nie wiemy, czy wam się będzie podobało. Robimy to od serca. Robimy to z głową, robimy to z sercem, robimy to z energią. Ponieważ chcemy wszyscy siebie szanować nawzajem. Kocham was bardzo, chociaż nieraz potrafią Polacy wkurwić na maksa. Ale kocham ten kraj i dałbym się za niego pokroić. Pierwszy był na barykadzie, ale pierwszy także stanę za swoją flagą, za swoją Wisłą, za swoimi górami, za swoimi plażami, za morzem i za muzyką, która tutaj u was jest za zupełną darmochę. WW, przyjaciele, można powiedzieć, z Ursynowa i z innych miast Polski. Przepiękna atmosfera, którą miałem okazję być obok niej. To jest dla mnie zaszczyt, że wiele lat temu mogliśmy sobie siedzieć na prywatkach. Kuriozalnie w innym ustroju kochaliśmy się bardziej. Popijaliśmy, gadaliśmy. A Janek Pospieszalski ze mną biegał po wódkę na plac Zbawiciela i fantastycznie nam się żyło. Janku, wracaj do nas. Jesteśmy super polską ferajną. Kochajmy się, zostawiam was jeszcze z czarodziejami przystojnymi, wspaniałymi, z burzą włosów na głowie. Zazieleni się, urośnie kilka drzew. Dojedzony chleb.